Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, no widzimy się ponownie w grze Elden Ring. I tak, dziś zgodnie z obietnicą zajmujemy się eksploracją jeziornej Liurni. I tak, słowem wstępu w środku chcę tylko dodać się... chcę tylko dodać jeszcze, czy coś takiego tak powiedziałem. Tak, znaczy jak zwykle masło myślane mi wyszło. Ale tak, chciałem tylko dodać najważniejszą kwestię. Od poprzedniego odcinka zmieniło się nic pod względem mojego przygotowania, obeznania w grze i tak dalej. Totalnie nie ruszałem. Jednocześnie zmieniło się bardzo dużo, jeśli chodzi o moją świadomość. Powiedzmy, co gdzie jest, że tak to nazwę. Czy może mówiąc bardziej wprost? Niestety, bądź na szczęście już. A dokładnie wiem, gdzie był... Jak to się nazywa? Nazywa talisman, czy jak? Chyba nie oni, nie lubię ich. Chyba tak, bo to są talismany, to takie jakby akcesoria. No to tak, ogólnie wiem, gdzie jest ten, który zwiększa ilość zdobywanych... runów, czy jakkolwiek tego nie nazywać. Na szczęście i na nieszczęście, główny ten. Dlatego, że nieszczęście... Wiem, gdzie to jest. Na nieszczęście jest to w tym miejscu pokryte zgnilizną, więc za szybko tam raczej nie pójdę. Ale tak. Teraz nie będę już miał złudnych nadziei, że może gdzieś to znajdę, jakimś cudem będzie fajnie. Nie. Po prostu trzeba być świadomym tego, że nie mam szans najmniejszych, żebym się tam udał. I uwaga! Tam fajnie wystrzelić się na wałnicę. Okej, najlepiej to nie bije. Ale może... będzie w stanie fajnie przewracać, czy coś... I don't know. Tam w sumie to nie wiem, jak to tak zwał. Okej. Wiem jakiegoś przeciwnika. W sumie co dalej, bo tak tutaj... A w sumie... To nadal nie mam pojęcia, po co tutaj łażę. Chyba coś gdzieś tutaj było ciekawego. A jeśli chodzi ogólnie o cały kształt tej lokacji. Tutaj na tych jeziorach, ale tak. Ogólnie to nasz główny cel powinien chyba... prowadzić nas trochę gdzie... Okej, dobra, tutaj jest... Nie, dobra, to nie jest co najgorsze, co myślałem, że tutaj może być. Ale i tak tutaj nie... A jednak jest ten dziad. Za dużo tego wszystkiego. Po prostu bierzmy, co się da. Bijmy. I tak, to ogólnie były runy... Czemu runy? Ruiny, w których jeszcze się nie mylę, była... Tutaj nie wiem, jak to nazwać. Kapliczka teleportacyjna? Może jest to jakieś określenie, ale nie wiem, czy najbardziej prawidłowe. Nie da się wjechać, to nie, nie da się to może. Tak czy inaczej jest to ciekawe miejsce, taka kapliczka, bo się mylę, można zrzucić trochę dalej. Jest to do czegokolwiek potrzebne? Nie uważam. Tak, wcześniej czy później jeszcze tam wrócimy, bo za tamtego wroga chyba można było zdobyć coś dosyć fajnego. A fajnego pod takim względem od razu powiem, że jest to bodajże kwiatek do wzmacniania, jeśli się nie mylę, duchowych popiołów, prochów, duchów, no ogólnie do na przykład meduzy, czy wielu innych, które tam jeszcze mogą zaistnieć, więc tak. Taka ciekawostka, niewielka bądź wielka, zależy co, jak, gdzie, kiedy, waszym zdaniem. Ale w sumie najważniejsze to nie jest sama ta ciekawostka, co raczej to, że wcześniej czy później będę musiał niestety sobie z tym poradzić i o Jezu, tylko nie oni. Szczerze, bardzo ich nie lubię. Jestem może jakoś totalnie automatycznie, ale powiedzmy, że potrafię narobić kłopotów. Tak, widzę tutaj większą grupę. Podejrzewam, że odnieście mniejszy czy jakoś tak, więc... Uniknij. Gwiazdo kluczu. Ale mówię, uniknij. Nie, daj się podpalić.
Tinkalski Wilk Miecz, swoją drogą, moim zdaniem, jak teraz nie okazuje żadnej wartości. Ani to Hyper Armora nie daje, czyli nadal można nas łatwo przewrócić, ani nic. Okej, może bije i nie najgorsza rzecz, ale dużo lepiej się walczy się kaczem, jak tak myślę. Okej. Wszystko jednak. Nie mam zamiaru się poddawać z tym. Jakiś obóz. Nadal. Ponoć. Piu. Fajne, ale niestety to nie było zbyt skuteczne, więc powiedzmy, że to jest chyba najskuteczniejsze na ten moment. Tak, chcesz się bawić? Dobra, to chodź. Dawaj jeden na jeden. Co? Jestem lepszy. Dobra. Chyba udało się na tyle oczyścić oboza, że damy radę. Jeszcze zostaliśmy gasnącym tyle. Miły podarunek, modlitewnik mnichów ognia. Fajno, fajno, na pewno się przyda. Ognie daje mi siłę, czyli gest. Co ciekawe, jeśli nie mylę, jest nawet taki, nie tyle co gest, to taki nawet czar. Dosłownie chwilę, tam chwilę. Chyba teoretycznie może jesteśmy nawet w stanie go zdobyć, bo nie jestem pewny. Modlitewnik mnichów ognia. Tak czy inaczej. Na razie i tak się nie będę tym przejmował modlitewnikiem, głównie dlatego, że nie mam zamiaru go używać, a za tym idzie nie dam to wszystkiego kapłanowi. Twierdzę okręgłego stołu. Alternatywą dla mnie w sumie jest nasz żółwi papież i no, prawdopodobnie będziemy mu to przekazywać, ale na razie po prostu się nie chce i to nie było miejsce. Nie, już myślałem, że to jest jedno z jakichś takich fajniejszych miejsc, tutaj po prostu sobie wyrosły te kamienie, czyli te, chyba to jest błysk kamień, cały glintstone. Jakkolwiek tego nie nazwać. I podoba mi się to, że nie mogę tutaj mapy otworzyć. Dobra, od razu lepiej. Cel jest tutaj przed nami. Proszę, już mogę zobaczyć właśnie, gdzie jest mapa obszarów, więc tak. Najpierw definitywnie trzeba ją zdobyć i trafiłem na miejsce, o którym... Tak, trafiłem na bardzo fajne miejsce, muszę przyznać. Trochę o nim myślałem, ale to nie tak, że chciałem tutaj koniecznie trafić, więc po prostu... Jak już jesteśmy, to skorzystajmy. Nie mogę prosić go o... krewetki. O, jak szkoda. Myślałem, że tu można było kupować krewetki. Znaczy... jestem prawie święcie przekonany, że nigdy naprawdę można kupować krewetki. Dzisiaj myliłem, co... Błąd, to szkoda. Ale naprawdę jestem w stanie powiedzieć, że na 99% można. Nie wiem, może trzeba było jeszcze jakiś warunek spełnić specjalny, czy coś. Nie mam pojęcia. Ale to, o czym mam pojęcie natomiast, to to, że jak tylko będzie można, to obkupię się w krewetki jak głupi. Krewetki są bardzo przydatne. Wiedziałem co na moich prywatnych podejściach, bo na tych takich, można powiedzieć, głównych, to jeszcze i tak to nie wiem. O, jeszcze jedna martwa jest potrzebna. Ciekawe, i czy by nie, to jest tylko czytający z palców starucha. Myślałem, że to jest jakiś inny obóz. W ogrodzie Akademii. Tak. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym poniekąd chciałem być. Tak czy inaczej. Dlatego, że są tutaj albinauryki, czy jak się oni nazywali. A chociaż wyglądają niewinnie i w ogóle, to powiedzmy, że trzeba się zmienić, bo tutaj jest dosyć ciekawe rzeczy chyba poukrywane, jeśli się nie mylę. Plus, i to celowo mówię plus, na razie takie, o biedne, niewinne. Później, mogę wam powiedzieć, że będziecie mieć na pewno uczucie, jeśli jeszcze nie znacie historii i tak dalej. Jak mi ich żal, jak szkoda. Chciałbym mi jakoś pomóc. A potem pójdziemy w jedną konkretną lokację, do której
Prawdę powiedziawszy, że nie pamiętam jak się dostać. Ni cholerę. Ale wiem, że będę musiał się tam udać wcześniej czy później. Coś później. Co niczego chyba nie będzie. Chyba nieistotne. Udam się właśnie do jednej lokacji. Jeśli jesteście chociaż trochę jak ja, pod tym względem będziecie mieć w głowie takie, jak ja tych dziadostw nienawidzę. Naprawdę nie chcę spoilować dlaczego, ale... Powiedzmy, że jest jedno miejsce, w którym tak można to odczuć bardzo. Więc nie chcę naprawdę was zniechęcać i wam spoilować niczego. Jeszcze, bo przyjdzie na czas. Ale uwierzcie mi. Jak mówię, są mocno poszkodowani częściowo. Jest to bardzo smutne. Ale jednocześnie... Jako... Wrogowie są naprawdę irytujący, jak się zbierają w większych grupach. Co naprawdę zobaczycie. Gwarantuję wam to. A dlaczego mogę to zagwarantować i odpowiedzieć? Odpowiedź jest niezwykle prosta, gdyż iż ponieważ to miejsce, w którym prawdopodobnie bym był w stanie wam pokazać, jak to bardzo potrafi irytować i dalej, jest miejscem, które jest wymagane, żeby dostać się do dodatka, który premier będzie miał już lada moment. Jeśli nie mylę, 20... właśnie już czerwca. To znaczy, że w sumie to tak... Chyba trochę... około 2 tygodni, jak się nie mylę? Nie, jakoś tak chyba to wygląda. Mogę się mylić rzeczywiście, bo... bardzo się skupiam teraz nagranie w Elden Ringu i nawet daty nie pamiętam. Brawo ja. Nie wiem, jak ja to robię, ale tak, potrafię. No ale tja. Tu nie było. Nadal. Definitywnie przydałoby się, wypadałoby. Jakkolwiek jeszcze inaczej to mogę określić. Po prostu popędzić z tej lokacji. Ale jak mówię, nie chciałem sobie spoilować, gdzie jest do niej wejście. Wiem tylko, że jeszcze na pewno trochę czasu przed nami, zanim będziemy się tam udać, więc. To mi się. Powiedz mi, że powinien się śpieszyć z rozgrywką. Może będę pomijał bardzo wiele rzeczy takich mniej istotnych. A może i nie. Jeszcze się przekonamy. Na pewno to, co jest w 100% pewne, to to, że nieważne, czy będę, czy nie będę pomijał, tak, są rzeczy, które nie ma przebacz, muszę zrobić i zrobię nie wiadomo co. Nieważne co. Choćby świat miał stanąć na głowie, i tak je zrobię. I... Ej, tu jest... teoretycznie możliwe, że trochę niebezpiecznie. Trzeba przywołać. Okej, okay. Widzę, że tutaj... O! Zaczynają się już takie bardziej wredniejsze rzeczy. I zanim coś... Nie! To nadal nie jest ten powód. Więc spokojnie. Oni mogą być już mocniejsi, ale... Nadal... Nadal daleko temu będzie do tego prawdziwego irytowania, o którym opowiadam. Tylko, że zdobyłem jakieś coś, ale... Jakby nadal nie widzę... Jakby... żadnego miejsca, do którego... Dalej jechać... poniekąd, to pierwsza sprawa. Prawie, żeby nie błądzę w kółko. A trzecia w sumie jest taka, że nawet jak już będę miał wejście pod bramę Akademii dosłownie, a wiesz, właśnie gdzieś tu był jakiś bardzo fajny skrót do bram, przy okazji. Gdzie było to miejsce, w którym można było znaleźć klucz? Proszę, proszę. No się, no tego nie kojarzyło nawet. A jakieś... Nie, nie można tam wejść. Wiem, że znalazłem jakieś wroty, które będę mógł otworzyć sobie, żeby zaraz znaleźć coś w jakimś sekretnym budynku, czy coś. Ale nie, wygląda na to, że nieważne gdzie pójdę, tutaj już... Mniej więcej co było do wyzbierania i odkrycia, to wyzbierałem i odkryłem, więc co. A nie, jeszcze jest tutaj plac z krabem. Może się uda? Go pokonać, zobaczyć co tutaj jest.
Dobra, na spokojnie. Okej. Okej. Ten krab chciał mi uspać? Tak, chciał mi uśpić. Pewno nie wiedziałem, że kraby tak potrafią. W eldyńskim kręgu. O, tak czy inaczej. Mamy kamień kowalski 2x3. Jeśli dobrze myślę to, co myślę, to mamy naprawdę świetną rzecz. Dosyć, że mamy świetną rzecz. Jeszcze znalazłem dojście do miejsca, do którego tak naprawdę szukałem dojścia. Prawda? Nie jest to ten, jak mówią, fajny skrót, którym wydawało mi się, że gdzieś tutaj był. Aha, super. Ale to nieistotne. Bo nawet jeśli nie ma tego fajnego skrótu, to nadal jesteśmy na prawidłowej trasie. Zdobyć miejsce łaski, ognisko, czegokolwiek tego nie nazywać. Po prostu Akademii Drey Lucarii. Miejsca, w którym poniekąd będą się działy bardzo ciekawe rzeczy. A poniekąd mogę bardzo lamić. Jeśli nie mylę, tutaj bossem będzie jeden taki... Ups. Przeciwnik, którego delikatnie mówiąc nie lubię. Nie umiem walczyć. Z drugiej strony jest to miejsce, w którym chyba można było znaleźć fajne naprawdę akcesoria dla magów. Chyba, bo moja pamięć do najlepszych nie należy w takich obszarach. Stek. Coś mi znaczy tutaj. Jeśli będę wystarczająco ostrożny, to jestem w stanie odzyskać moje 14 tysięcy runów. Nie, żeby to było dużo. Ale nadal. A nie by było też, gdybyście nie rzucali we mnie ognistymi bombami, tylko... No, jeśli chcecie już strzelać, to wciągnijcie swoje kurze, proszę was. To ja tutaj mam być ten, który się bawi w magię. Nie wiem. Kiedy gracz używa magii, to jest po prostu feature. Kiedy wróg używa magii, to jest czyterstwo, oczekiwanie i tak dalej. Tak samo z leczeniem, pamiętajcie. Pamiętajcie o tym. Dajcie sobie wmówić kiedyś, że to jest sprawiedliwe, jak boss się leczy. Boss może mieć kilkanaście tysięcy HP-ków. My nie. My potrzebujemy tego leczenia, żeby być na równi z nim. On nie potrzebuje leczenia, żeby być na równi z nami. No, chyba, że jest to przykład, kiedy robi się jakiegoś super broken builda. Celowo po to, żeby gra była niesprawiedliwie łatwa, to wtedy jeszcze rozumiem. Jakby gra mogła to jakoś próbować kontrolować, ale... No cóż, nadal nie uważam, żeby to było potrzebne i sensowne. I okej, jak też jest jakieś leczenie raz na jakiś czas, jakieś, które można łatwo przerwać, które można przeciwdziałać. Jeszcze to jako tak mogę zrozumieć, zaakceptować. Ale jeśli się nie mylę... Ty mówisz, jeśli się nie mylę, bo mogę coś inaczej po prostu pamiętać, mógłbym coś przeinaczyć. Głosy, chrząszcze, chrybąszcze. Ale kontynuując. Jest tutaj do Bloodborne, gdzie kojarzę, że był boss. Miał właśnie mechanikę leczenia się. I powie, okej, okay, nic takiego. Tylko problem w tym, że ona robiła to zawsze. No stop, prawda, że się nie miała limitów. Bo przynajmniej ja tych limitów nie odkryłem. A problem był w tym. Można było temu przeciwstawić. Tączę się za bardzo. Można było tym przeciwdziałać, przeciwstawić się, ale pioty, które były potrzebne do tego, były zużywalne. I nie kojarzę żadnego miejsca, w których można było je sobie dofarmić po tym, jak straciło te, które na początku gra dała. Za tym idzie, wydaje mi się, że po prostu było to takie, jak za dużo razy sobie nie poradzisz, to powodzenia, już nic nie zdziałasz. Super, super po prostu. Żeby mi but nie mówił o tamtej mechanice, bo jak mówię, to było w Bloodborne. Bloodborne już od jakiegoś czasu, jeśli mam być szczery, to nie ruszałem. Więc mogę niektóre rzeczy przeinaczać.
I to akurat nie jest żadna wina gry czy coś, tylko dosłownie ja zapominałem o tym, żeby zapominałem. Plus nie miałem czasu ani weny, żeby grać w Bloodborne. Ale na pewno kiedyś jeszcze do niego wrócę i co? Jeśli wszystko pójdzie dobrze, może nawet i na YouTubach albo na Twitchach. Zależy, czy to będzie w formie odcinków czy streamów. Jeśli streamów, to czy tylko YouTube, czy YouTube plus Twitch. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej. Tak. Tutaj wiem, że jest jeszcze parę rzeczy, które można było teoretycznie odnaleźć. Dobra, wiem, to może źle powiedziane. Kojarzę. Chyba dokładniejszym słowem, określeniem na to wszystko. Tak, kojarzę, że są tu jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale... no, jak mówię, na razie mogę pomijać dosyć sporo. Już, ponieważ chcę po prostu sobie poradzić właśnie z problemami. Tak. Co tu mamy? Mapa miejsca spotkania? Ci pokażę. Nie. Czy to trzeba było chyba sobie popatrzeć na ekwipunek? Ta mapa? Nie. Tutaj mapa miejsca spotkania. Mapa znaleziona przy zwłokach. Była niezmiernie ważna dla poprzedniego właściciela. To jedyny sposób na wejście do akademii bez kamienny klucz. Okej, czyli teoretycznie tutaj jest ten klucz. I okej. W takim wypadku mogę powiedzieć wprost, że idziemy od razu po klucz. Nie ma co czekać. A tutaj to muszę skasować. I... nie. Ten moment, kiedy idziemy po klucz, czyli to dosłownie, to tutaj, teraz, mogę wam powiedzieć, że jest jednym z tych rzeczy, tych momentów, tych aspektów, które pamiętam dosyć dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc obstawiam. I to mówię obstawiam, bo no zawsze mogę się mylić. Zawsze mogło się okazać, że jak ja to zwykłem ostatnio mówić, I for gore. Albo coś źle pamiętam. Ale tak. Nie, jeśli się nie mylę, tak dalej, więc obstawiam, że spotkamy tam... teraz uwaga, uwaga, smoka. Ale nie takiego zwykłego smoka, tylko smoka, z którym prawdopodobnie nie będziemy mieć najmniejszych szans, ponieważ jest to smok opierający się na magii. Jeśli nie mylę, to na czym się opiera smok, powoduje też trochę to, i odpornością posiada, a jakie nie. Tutaj mogę się mylić też pewnie. Ale jeśli się nie mylę, tak, mamy do czynienia tutaj teoretycznie ze smokiem, który może być niemożliwy do pokonania dla mnie. Ale głównie tylko, że jestem nieogarem, i łopem, i lamą, mam skiki się tak dalej. Ale tak. Mogę się też mylić, ale obawiam się, że się nie mylę. Tak. Jeśli jest taka sytuacja, to sprawa jest prosta. Kradniemy klucz i uciekamy. Błyskamienny smok. Tak. Błyskamienny klucz do akademii. I teraz możemy tylko sprawdzić jeszcze ostatnią rzecz. Jak z obrażeniami? 20. Niestety chyba moje obawy się potwierdziły. 64, tak. Jak mówiłem. Jest to smok, który jest odporny na magię. Co za tym idzie... szanse są moje tutaj nikłe. Chyba, że udałoby się jakimś cudem pokonać go przy użyciu... aha, chciałem się bawić w szybką podmiankę, a namieszałem, jeszcze zginęłem. No cóż... za szczęście klucz można było wziąć się bez tego. Tak. 16 tysięcy. Papa. Nie chcę tam wracać. Zamiast tego po prostu idźmy do akademii. Zanim wejdziemy jeszcze tak do akademii prawidłowej jako tako. Jest tu parę innych rzeczy bardzo istotnych do zrobienia, do zobaczenia.
mówię wprost, bo pamiętam takie rzeczy. No i tak, Akademia Rei Lucari. No, tu mamy wejście bezpośrednio, tu mamy przejście dalej. Myślisz, że można tutaj kliknąć, żeby przejść i tyle? Czasem prawda jest taka, że można iść dalej. Tu właśnie się pojawia to, o co mi chodziło, że będziemy sprawdzać i tak dalej. Zanim jednak tu... Takie To tak. Idziemy jeszcze dalej. Kilku bardzo prostych powodów. Pierwszy z nich jest tutaj. Jest taki, że chciałem zobaczyć, tylko czegoś tu nie było, ale najwidoczniej już nie ma, więc powracamy. I ogólnie taka wielka ciekawostka, właśnie nie wiem, co to jest czerwony znak. Tu można zostać przyzwanym do świata Jury, naszego wspaniałego łowcy całych krwawych palców, czy jakoś tak, i można go wspomóc. Tak. Właśnie. Można mu pomóc, naszemu wspaniałemu koledze. Jako, że po prostu lubię pomagać NPC-om, to jest pierwsza jakby sprawa. A druga, że... Po prostu... No, zawsze warto to zrobić, a nie zamiast zignorować. To po prostu... Po prostu, no, się pobawimy. Trzeba być ostrożnym. Za szczęście nie mamy tutaj limitowanej ilości szans. Ale nadal uważam, że trzeba być ostrożnym, bo nie ma co zbędnie ginąć. Dobra. Ciekawe, że ma tak mały butelek, kojarzę, że miał więcej. Tak czy inaczej. Nie będzie to trudne, bo nadal to jest NPC. To jest 2 na 1, czyli typowy scenariusz VP w starszych Soulsach. No nie wierzę. O. Pokonano gospodarza. Teraz, czy mi to zaliczy, czy nie? O, to jest dobre pytanie, naprawdę. Czy mi to zaliczy, czy nie? Okej, okay, popiół, drapieżnik, mgieł... Zaliczymy. Here's a token of thanks. Please, take it. Okay, kamień piątka. I don't have much time. I'm dying to see you, Eleonora. Violet Bloodyfinger. Yes, I've been tracking Eleonora for quite some time. She is the deadliest of all Bloodyfingers. She's felled many an old hand already, but in spite of her cessblood zealotry, Eleonora is a proud knight. If she comes for you, do not think twice. You must flee. There is no shame in self-preservation. Be on your way. Perhaps we will meet again, if fate permits. Oczywiście. Tak. Jeśli chodzi o ten teleport, teraz jeszcze tak wracając z oryginalnych rozmów. Na razie nie czuję potrzeby, żeby się tym przejmować. Co jest ważniejsze, czy ty mam jakieś... Nie. Więc tak. Wezmę i dadzą tutaj z tych runów. Nawet jeśli nie będzie tego najwięcej, to może wystarczy. A to jest napęknięte garnki. Aż kości, żeby też nie robić takie, ale na razie ogniste biorę. Głównie dlatego, że idziemy do okrągłego stołu. Mamy dużo więcej kamieni, to może uda się ulepszyć jakoś fajnie ten kij, który wzmacnia działanie naszych zaklęć miecza. Jako, że i tak chcę z nich głównie korzystać, przynajmniej póki co.
No warto byłoby podinwestować i jeszcze zanim cokolwiek dalej, to zobaczymy jak tutaj. I okej, wszystko z nim jeszcze w porządku. Ciekawe, bo ostatnio jak on się tu pojawił, to od razu prawie że był martwy. Ale dobra. Teraz tak, cześć Kowal. Well, where have you been hiding? I took you for dead, no matter if they had your arm. Tak, pokaż broń, tak, wzmocni orange. To będzie w tej kategorii? O, brakuje jeszcze. Ale myślałem, że wystarczyło. Pracę na próżno zmarnowałem trochę dłuż. I w ogóle ciekawa sprawa, że patrzy na stepa od razu. Całkowicie w inne miejsce. Tak jeszcze a propos właśnie tego klucza. Nie jesteśmy tam przy tym całym, tylko teraz tutaj. Jakby też dało się wrócić samemu. Ale się nie mylę, tutaj niczego nie było dosłownie, więc sobie odpuszczę po prostu. No i idziemy w głąb Akademii Rei Lucarii. Świetne miejsce, naprawdę. Bardzo świetne, nawet pełne czarów. Ale i równie niebezpieczne. Bo jednak wszystko idzie. Gdzie nie, gdzie pamiętam, że były fajne, właśnie nie. Fajne. Z perspektywy kogoś, kto już wie, to fajne nawet sekrety. Nie chodzi o to, że fajne rzeczy były jako sekret, tylko że fajnie je pokrywali, więc. A po prostu trzeba się dokładnie rozglądać. To jest tak, że gdzieś można coś znaleźć, a nawet z tego człowieka. Na przykład, proszę. Idziemy tutaj i ktoś myśli, a dobra, most. Jak dalej? A prawda jest taka, że tu powinno się na przykład stać za barierkę. I oto i też, z czym będziemy się mierzyć tutaj najczęściej. Co, mana ci się skończyła? Mówię, nie będzie to najbezpieczniej, najłatwiej. Ale chcę tu iść. Chcę tu iść, bo nie pamiętam, co tu można znaleźć, ale podejrzewam, że będą tu jakieś potężne czarodziejstwa, tak najdelikatniej mówiąc. Przy czym skłamałbym, jeśli bym powiedział, że nie wiem, o jednym. Bo jest tutaj teoretycznie jedno czarodziejstwo, które... No, mam gwarancję, że zdobędziemy. Bo jakby... Jest to robione z duszy. Czyli jak coś tam tutaj nazywało to wszystko. Ogólnie za pokonanie bossa. Tak. To zostawiam. Tylko mam to po Godriku złotym. Właśnie za coś takiego wiem, że jest to bardzo jakieś potężne, może być bezużyteczne zaklęcie. Jak mówię, nie grałem wcześniej magią, więc ciężko mi to ocenić w 100%. Wiem, że jest to ogólnie zaklęcie z gatunku zaklęć legendarnych, potrzebnych do osiągnięcia, więc tak. Z innymi stąd wiem, że ono tu jest. Bo jakiegoś niewyjaśnionego powodu to jest jedna z tych rzeczy, którą zdecydował mój mózg, że nie zapomni, nie wywali, z tego szamponu niczego niepotrzebne. Jak się nazywało to zaklęcie? Niestety nie powiem, bo tego nie pamiętam. A poza tym, że było jakieś chyba z księżycem coś. Zresztą tak naprawdę pamiętam. I raczej za szybko nawet go nie użyjemy. Bo z tego co się orientuję, kojarzę tak poniekąd, czyli że ciężko powiedzieć, tak naprawdę pamiętam, kojarzę porządnie czy coś, ale no, gdzieś mi tak świta, że mogło tak być. Bardzo wysokie wymogi i ojej. Przypomniałem sobie teraz o tym miejscu, nie? Jak jest ciemno, więc tarczy się będę używał. Ajajajajajaj. Zombiaki, które szczególnie groźne tu nie są. Zapewniam, że on może tak jakby dwukrotnie zrobić szarżę. Ale właśnie żrą manę. To jest ten problem, jakby. Będziemy tutaj dużo many tracić. No i obrażeń też trochę potrafimy zadać, ale to jest bardziej kwestia
tego, że w sumie po prostu mamy niską witalność, więc mamy bardzo mało chłopaków. Tak, całkowicie. Dobra. Przynajmniej wiem, że nie ma co męczyć się z mieczykiem. Więc mogę z powrotem tarczę wyciągnąć na wszelki wielki. Najgorszą kwestią jest to, że... O! Właśnie o to chodzi, że ich będzie pełno. Gin. Będzie ich naprawdę pełno. Więc nawet nie wiem, czy nie lepszym pomysłem będzie po prostu się bawić w to. Żeby jak najwięcej ich naraz usuwać. Teoretycznie tak. Może to być bardzo mądry pomysł. Nie najbardziej opłacalny pod względem many, ale... jakoś tam mądry może być. No! Jak? Idź sobie. Idź stąd. Ej. Jak ja mogę o nich zapomnieć? Jest tylko moja wina, że nie pamiętam o tym okropnym aspekcie tej lokacji. Szczerze mówiąc, ale... Oj, oj. Aż miło się to... jakby prawie że odkrywa na nowo. Gorzej, że zaraz mana mi się skończy całkowicie, więc... Jedź! Okej. Okay. Warto zapamiętać, że ogniste garnki działają nadal w miarę skutecznie. Mogę więc ich stworzyć? Nie, więc już nie mogę. Okej. Okay. Tak, tam się nie ma jest przejście dalej... chyba? Tak mi się wydaje. Jak mówię, tutaj da się trochę zgubić. Więc... i tam jest przejście dalej, to tutaj... jeszcze się rozejrzę za czymś. Oj tak. Oj tak właśnie o tym mówię. Jakieś... bądź bardziej ukryte rzeczy mogą być. Kamień Kowalski 4. Definitywnie cenna rzecz. Czy konkretnie potrzebna w tym momencie? No nie wiem, aż zobaczę. Powiedziałbym, że nie. Trójek mamy dużo więcej niż trójek nawet, więc... bardziej to bym potrzebował trójek. Lada moment, no... do lada moment już będę miał za sobą ulepszenie za dwójki. Do chołeły, widziałem ci dziadzia, i tak nie zdążyłem. Okej. Okay. No! Bez przesady! Nie! Proszę nie! Nie będzie tu ciekawie. Nadal jednak się nie poddam i nadal będę chciał tutaj pozwiedzać jak najwięcej, jak najbardziej. Ale jak mówię, to jest teraz kwestia tego, że Akademia Rei Lucarii jest po prostu lokacją. I może być dużo rzeczy dla magów. Nawet dam się pogryźć, tylko pozwól mi podnieść to coś, co tutaj leży. Ach, w spokoju. Naśladownictwo łaski tylko i wyłącznie. Ach, to nie było tego warte. No dobra, to miejsce już posprawdzałem, więc trzeba wiać. Trzeba wiać. Tutaj kolejni, tutaj jeszcze piesło. Aha! No tak. Jak ja mogę zapomnieć o takim czymś wspaniałym, jak... mamy przy sobą marionetki czy manekiny, ale ogólnie... no, ten typ przeciwnika, który strzela do mnie od pleca, kiedy ja uciekam przed... ordą zombiaków próbujących mi... pożreć całą manę. Okej, pójdziemy tak tutaj. Nie wiem, czy to była mądra decyzja, czy nie. Ale widzę z Karabeusza i też słyszałem z Karabeusza, więc... może coś fajnego tu zdobędziemy. Pomimo wojny widmowa lanca. Okej, dobra, pamiętam to. Pamiętam to. Tego używać generalnie mówiąc na włóczniach i tym podobnych rzeczach. Jest to okultystyczne, czyli jest to bardziej dla tych, którzy grają pod mistycyzm, tak właśnie statystyka nazywa? Pamiętam. Więc ogólnie nie dla nas. Ale nadal fajnie, że ją znalazłem. Kolejny. Tu jakieś może znajdźki, ale jestem skłonny tu wrócić kiedy indziej. A na razie po prostu wiać przed siebie. Mam nadzieję, że nic mi się tu nie stanie. Proszę.
wspominałem właśnie o sekretach, znajdźkach i tak dalej. Wydaje mi się, że to, co tutaj zaraz zrobiłem, też jest właśnie jakby takim totalnie sekretnym miejscem. Bardzo możliwe, że tak. Nie powiem na 100%, ale wydaje mi się, że tak, właśnie tutaj też nie było jakiegoś dostępu bezpośredniego, więc... Właśnie, jak mówiłem. Ciekawie poukrywane rzeczy. Czy jest to coś przydatnego, czy nie? Nie mam pojęcia. Na pewno za to, co... O czym mam pojęcie, to o tym, że tu jest jakiś duży ten pożeracz many, jak go roboczo nazwę, więc... Lepiej, żebym nie mógł z nim kontaktu i zestaw kryjskiego rycerza. O tak, fajnie. Fajnie, nawet świetnie. Bo jeśli dobrze chociaż trochę kojarzę, to to coś mega cennego dla nas, z czym zaraz wam pokażę. A jednak nie. Jednak się myliłem. Wydawało mi się, że on miał jakieś bonusy ogólnie do używania tych zaklęć, które ogólnie mam. A tutaj jednak nie miał, ale nawet jeśli nie miał. Trzeba zaraz zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Bo moim zdaniem jest to bardzo... Okej, hełm może nie aż tak bardzo, bo ogólnie nie jestem miłośnikiem hełmów, ale... Reszta jak najbardziej. Więc pytanie tylko, czy dam radę... Tak, wystarczy, jestem w stanie go nosić. Super. Dobra, to mamy nowe ubranko. Mamy nowe ubranko. Ej. Chyba, że to ma ulepszanie tych rzeczy, tak jak to wspominałem, tylko że to jest po prostu jako statystyka, taka nie ma. Sekretna, tajemnicza, że nikt nie informuje gracza o tym bezpośrednio. Nie mam pojęcia. Ale za to tak czy inaczej... O, w sumie zapomniałem, że piesy nas nie mogą atakować. Wspomniałem właśnie o tej pochodni, ale... Tak, ogólnie tam powinno się iść normalnie. Ale zanim tu... Tam to wszystko, to jeszcze chcę tutaj zmierzyć się z takim dziadem. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. Ale... Z tego co pamiętam, są to tacy bardziej specjalni przeciwnicy. Mogę źle pamiętać. Generalnie za pokonywanie ich nie pamiętam, czy jest jakaś nagroda, bo nie pamiętam, czy kiedykolwiek ich pokonywałem z własnej woli. Albo inaczej, czy w ogóle ich pokonywałem kiedykolwiek. Ale tak. W sensie nie, dobra. To, czy w ogóle pokonywałem, to będzie kłamstwem, bo wydaje mi się, że były jakieś miejsca, gdzie było tego ich więcej i tam stwierdziłem, że trzeba walczyć. A tutaj też nie wiem, czy to będzie zwykły przeciwnik, czy coś więcej i... ...grawitacyjna. Chyba to był jakiś elita. Chyba to był elita i jak to działa? Za pomocą pocisku grawitacyjnego przyciąga wrogów do rzucającej osoby. Okej. Okej. Ciekawe. Teraz... Dobra. Dobra. No, wow, wow. Tak, taki groźny z ciebie doggo. Tak, jeśli chodzi teraz o to, to jedziemy do góry. Żeby nie było, w dół też pojedziemy, wcześniej czy później. Bo na dole też są ciekawe rzeczy. Ale żeby było wszystko jasne, tam na dół to nie teraz, bo to nie jest główna jakby trasa zwiedzania akademii. Nie ma tam tego, jakby po co tu przybyłem. W głównej mierze? W głównej mierze przybyłem tutaj ewentualnie zdobyć nowe zakręcia, nowe jakieś akcesoria magiczne i tym podobne sprawy. Więc tak, wszystko co jest jakieś powiedzmy poboczne, co nie związane, to no, na razie odpada. I właśnie tutaj przy okazji macie pokazane więcej jak wrócić. Jeśli chcecie, właśnie tam zjechać na dół. Ja, jak mówię, na razie nie chcę, nie mam zamiaru. Wolę po prostu iść przed się. Dobra. Mam 44 minuty, więc to też powinienem już kończyć. Ale tak,
zakończyć. To jest inna sprawa. A tak, zapomniałem o tym, że jeszcze się zaczęły transcytacje magowie. To co są bardziej wojownikami niż magami wygląda. Ciekawe. Zwój kodeksu. Okej, nie ten cisk. Tu wiem, że to jest też do nauki zaklęć, ale co mamy? Odłamek błyskamiennej komety, deszcz gwiazd. Okej, i o, proszę! Pamiętałem o tym. Pamiętałem, że to są te przejścia. Okej, tutaj co jest? Kamień Kowalski 4. Chcecie mieć się z tą czwórką. Liczyłem coś lepszego. Tak. Jestem naprawdę z siebie dumny, bo pamiętałem, że są takie sekretne rzeczy tutaj. Cześć, magu. I tak swoją drogą jeszcze po tych wszystkich rzeczy. Fajnie byłoby też znaleźć gdzieś te kamienne głowy. Jeśli nie mylę, kamienna głowa będzie nam i tak potrzebna niedługo. Chyba jeszcze jeden gest konkretny, którego powiem, że nie umiem przypomnieć. To byłoby to kłamstwo. Prawda jest zgoła inna. Dokładnie wiem, jaki to był gest. Ale nie mam pojęcia, gdzie tego gesta można było pozyskać. Dobra, to jest bardzo dużo tych magów. Będę musiał przemyśleć tę strategię dosyć dobrze, jak ja chcę ich wyeliminować, tak żeby nie zostać zaspamionym i jednocześnie wygrać. Będzie dobre pytanie. Ale wiecie co, na to pytanie może będziemy odpowiadać już w kolejnym epizodzie? Tak, dobry pomysł. A ja na ten moment dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, jak zwykle. Cóż, pomiędzy tym a następnym odcinkiem może pomyślę jeszcze, gdzie mogę zdobyć brakujące dwa kamienie bardzo szybko. A jak je zdobędę, potem ewentualnie poszukamy trójek, może. Ja wiem, może, tak gdybał sobie. Wreszcie uda się przerzucić na takiego pięknego kostura, który waży mniej. A kto wie, może skalowanie uda się uzyskać na nim lepsze. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale dobra, już naprawdę wszystko na ten moment, więc trzymajcie się, no i hej.